Każda pora roku jest piękna, każda rządzi się swoimi prawami. Teraz mamy jesień i jest to czas, kiedy natura obdarza nas swoimi skarbami. Jest to pora, kiedy jabłka nabierają słodyczy, owoce dzikiej róży i głogu dojrzewają w promieniach słońca, a my z tych skarbów możemy przygotować różne przetwory, które pomogą nam żyć w zdrowiu. I tak dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak ja robię ocet z dzikiej róży, z głogu i z jabłek. Ocet, który możecie sami sobie przygotować, jest to coś więcej niż przyprawa. To sposób na zachowanie smaku jesieni przez cały rok. To taka esencja natury, którą możemy się podzielić z bliskimi. Ocet z jabłek, dzikiej róży i głogu jest bogaty w składniki odżywcze, ma wiele korzyści zdrowotnych. Ja na samym początku chciałam zrobić go tylko z dzikiej róży i z głogu. Niestety dzikiej róży nie znalazłam zbyt dużo, natomiast głóg był bardzo wysoko. Te owoce głogu, które były na wyciągnięcie ręki, już wcześniej zebrałam i teraz musiałabym biegać po drabinę, żeby zerwać więcej owoców głogu, więc wpadłam na pomysł, żeby do tych dwóch składników dodać jeszcze trzeci, czyli jabłka. Ocet robimy w bardzo prosty sposób. Myjemy owoce, rozdrabniamy, wszystko wrzucamy do słoja i zalewamy wodą z cukrem na 1 litr wody, 4 łyżki cukru. Przykrywamy ściereczką, owijamy gumką, stawiamy w ciemne, ciepłe miejsce. Każdego dnia mieszamy i kiedy owoce opadną, oddzielamy wtedy płyn od owoców. Również przykrywamy ściereczką, owijamy gumką i stawiamy słój w ciemne miejsce, ciepłe miejsce i już wtedy nie mieszamy. Wówczas następuje fermentacja octowa. Wtedy powinna stworzyć się matka octowa. I jeśli pytacie, kiedy przelać już ten ocet do butelek, to właśnie jest ten czas, kiedy stworzy nam się matka octowa i ocet staje się taki bardzo klarowny, czasami z delikatnym osadem na spodzie. Każdego roku wrzesień i październik to są to miesiące dla mnie bardzo pracowite z tego względu, że ja robię bardzo dużo przetworów. Octy robię prawie z wszystkiego, z wrotyczu, z nawłoci, z mieszanek ziołowych. Dzisiaj wybrałam jabłka, głóg i dziką różę. Wartość zdrowotna tego octu polega na synergii tych składników. Dzika róża jest bogata w witaminę C, która wspiera odporność. Zawiera antyoksydanty, takie jak flawonoidy, które chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, mają działanie przeciwzapalne. Wspomaga również trawienie i poprawia pracę jelit. Natomiast głóg wspiera zdrowie serca i układu krążenia. Jego owoce zawierają flawonoidy, antocyjany, które pomagają w regulacji ciśnienia krwi i wzmacniają naczynia krwionośne. Może również działać uspokajająco, wspierając zdrowy sen. Mówiąc o jabłkach, no to jabłka zawierają pektyny, które wspierają zdrowe trawienie. Są źródłem antyoksydantów, które wspierają układ odpornościowy. Natomiast kwas jabłkowy, który powstaje podczas fermentacji, wspiera trawienie, może pomagać w regulacji poziomu cukru we krwi. Chciałabym tutaj zachęcić Was, tak jak zwykle, żebyście zajrzeli do opisu filmu, ponieważ jeśli jesteście ze mną pierwszy raz tutaj na kanale, to na pewno nie oglądaliście poprzednich filmów, a są to takie bardzo szczegółowe filmy na temat i dzikiej róży, i głogu. Mam świetny film, jak zrobić syrop z dzikiej róży. I dzika róża jest jeszcze na krzakach, więc możecie zbierać, robić różnego rodzaju syropy, suszyć, a również wykorzystywać kosmetycznie. Chciałam jeszcze dodać, że jeśli podoba Wam się film, to poproszę już teraz łapki w górę, dajcie kwiatka w komentarzu, udostępnijcie ten film znajomym, może bardziej przyda się niż Wam.
i koniecznie subskrybujcie kanał. Owoce dzikiej róży i głogu już rozdrobnione wylądowały w słoiku. Teraz pozostało mi tylko pokroić jabłka. Jak zauważyliście, ja wydrążałam tutaj gniazda nasienne i nie obierałam jabłek, ale wyobraźcie sobie, że mój pierwszy i najlepszy ocet to był ocet z gniazd nasiennych i z obierek jabłek. Natomiast rok temu robiłam ocet z jabłek, z samego soku jabłkowego. I tutaj też mam propozycję dla Was. Jeśli macie dużo jabłek, to możecie oczywiście pokroić jabłka w ten sposób, jak ja to robię, ale nie zalewać owoców wodą z cukrem, tylko po prostu wycisnąć z jabłek sok i zalać sokiem jabłkowym. Jeśli ktoś z Was zadaje pytanie, ale dlaczego w ogóle przygotowywać taki ocet, to moja odpowiedź jest prosta. Proces fermentacji sprawia, że ocet działa probiotycznie, wspierając florę bakteryjną jelit, co ma korzystny wpływ na trawienie i odporność. Taki ocet można stosować jako tonik wspomagający metabolizm, oczyszczanie organizmu z toksyn i dodający energii. Jest doskonały jako dodatek do sałatek, ja go bardzo często stosuję właśnie w ten sposób, napojów, czy jako naturalny wzmacniacz odporności. Jedna łyżka octu na szklankę wody z dodatkiem miodu na czczo. Świetny pomysł na rozpoczęcie dnia. Ocet ma właściwości antybakteryjne, dlatego może być używany do konserwacji żywności na przykład. W kuchni można wykorzystywać nie tylko go jako przyprawę, ale również do marynowania, przygotowywania sosów i dressingów. I co ciekawe, wiele osób stosuje ocet do naturalnego czyszczenia domu dzięki jego właściwościom odkażającym. Wszystkie te właściwości czynią ocet z jabłek, dzikiej róży i głogu cennym dodatkiem do diety i stylu życia. Mam nadzieję, że zrobicie ze mną taki ocet i z każdą kroplą będziecie wspomnieniami wracać do polskiej złotej jesieni. Pamiętajcie jednak, że ocet potrzebuje czasu, tak jak wszystko, co wartościowe. Przez tygodnie, a nawet miesiące natura pracuje nad tym, by stworzyć coś wyjątkowego, z czego później będziecie się mogli cieszyć. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.